Rozpocząłem współpracę z wydawnictwem w roku 2001, kiedy to byłem na pierwszym roku studiów. 20 lat temu zaczynaliśmy pracę w LNF w bardzo kameralnym zespole. Było nas 3-4 osoby. Wszystko było nowe, więc można powiedzieć, że dorastaliśmy razem z branżą i że znamy ją od podszewki. Fantastyczne jest to, że w Polsce kosmetologia jest bardzo blisko medycyny, co sprawia, że nie brakuje nam wyzwań, ale też inspiracji. Wiele tematów poruszamy jako pierwsi i to naturalne, bo postawiliśmy na edukację przez duże E i to najbardziej procentuje. W momencie, kiedy zaproponowano mi wykonywanie tłumaczeń tekstów do polskiej edycji LNE, z wielką chęcią się zgodziłam, bo pomyślałam, że to jest jakaś ciekawa historia. I rzeczywiście ta historia trwa dla mnie już 20 lat. Już podczas studiów kosmetologicznych tak sobie wymyśliłam, że moją taką pracą marzeń byłaby praca w magazynie powiązanym jakoś z branżą kosmetyczną. Chyba nic nie kosztuje. Ale tutaj ewidentnie będzie problem z pokazaniem zajawek. Jeżeli mamy je rozsypane na całej okładce, to nie podłożymy żadnej apki, bo będzie to śmiesznie wyglądało, jeśli tych apki będzie kilka po każdej stronie. No ale wiesz, jakieś różowe, czy jakieś będą mi też zdarzyć. Czy mi się to zdjęcie bardzo podoba? Jeszcze mam chyba jedno ujęcie jego, to może ci wyślę, co? Chyba, że mogłoby być troszeczkę więcej kadru od góry. To jest wielki atut, że w redakcji LNE pracują osoby z bardzo dużym doświadczeniem i bardzo dużym stażem. Zespół się tylko powiększa, nie ma praktycznie żadnej rotacji wśród pracowników. Daje to wiele komfortów pracy na co dzień, jak i również przy organizacji imprez, kolejnych edycji targów, jak i kongresów. Wiem, że można liczyć na każdego pracownika, znam ich możliwości i wiem, że są w pełni zaangażowani. Praca w tym zespole jest czymś naprawdę wyjątkowym. To życzyłabym każdemu mieć okazję pracować z ludźmi, których się lubi, których się szanuje i którzy Ciebie szanują. To naprawdę jest super rzecz. Lat temu część wystawiennicza i targi kosmetyczne wyglądały zupełnie inaczej niż aktualnie. Wtedy średni metraż stoisk, które budowaliśmy, wynosił w granicach 6 m². Były to standardowe przestrzenie wystawiennicze i bardzo ograniczone. My się wszyscy wtedy uczyliśmy dopiero tej branży. Kosmetyka wydawała nam się fantastycznym obszarem do działania, ale też bardzo w pewien sposób jeszcze prostym, uporządkowanym. Zaczynaliśmy od kongresów, które odbywały się w hotelu Forum w Krakowie. Gromadziły 200 osób na sali kongresowej, około 40 wystawców. Potem ten rozwój rynku nastąpił już w zasadzie w takim zawrotnym tempie. Aktualnie od 3 edycji bardzo dynamicznie rozwija się przestrzeń wystawiennicza i podczas tej 32 edycji mamy aż 188 stoisk i średni metraż około 14 m². My poznawaliśmy coraz lepiej środowisko coraz lepiej poznawało nas. To zresztą też widać w kontekście kongresów, które organizujemy, że naprawdę przyjeżdżają świetne firmy z tej branży. Przede wszystkim staramy się słuchać osób związanych z branżą, czyli kosmetyczek, kosmetologów, naszych czytelników. Coraz więcej osób chce się uczyć i szuka tej wiedzy na najwyższym poziomie. Zależy im na tym, żeby uczyć się od specjalistów nie tylko z Polski, ale z zagranicy. Ewolucję tego, co się dzieje w środowisku kosmetycznym, ja mogę oceniać na podstawie szkoleń, między innymi, którymi się zajmuję, Akademii LNE. Serce rośnie, jak się widzi, kiedy te osoby, które przyjeżdżają na te szkolenia, jakoś tak naprawdę im zależy na tym, żeby czegoś się nauczyć. A to nie wiem, czy to jest.
tu akurat dobrze na zabawki, to nie jest takie złe, bo jak na twarzy, to też sobie już tak w ogóle myślę, że i zasłonisz tutaj tę prawą stronę. To jest problem. Kosmos jest trochę Słuchajcie, czy możemy przejść do wyboru okładki do numeru 103, bo naprawdę czas i musimy już zdecydować. Ale mamy tak jak wydrukowane? Tak, tak.